Byłaś motylkiem, ale się lekko zmyłaś. Taką uklepę. Ciepła czy zimna? Ciepła. Nie, jest ciepło, bo tutaj stało właśnie ta glina stała w słońcu i się nawet tak nagrzała. A, i lepiej się może tak, nie? Ty masz w ogóle gacie żółte, superowe, nie mnące. No, jak tam? Podoba się już ci ta kulka? Dobra, to teraz popatrz się, tu ci daję te kropki, taką rzuć, żeby się przyczepiła. A to gru! Dobra, proszę, zmocz teraz dłonie tutaj. Mama to troszkę tą bransoletkę, bo nam się będzie szurać po kole, po prostu nie poczuję. Da się? Czy ściągnąć? Nie, tak? No, to już jest ok, bo chodziło o to, żeby nie szurała. Musimy ją osadzić idealnie na środeczku, żeby nam nie szalała, nie biegała, żeby potem wszystko, co będziemy robić, nie szalało, dokładnie. Szybko, co? Szybko, bo te pierwsze rzeczy się robi dłużej, na maksymalnych obrotach. To lepiej 100 na godzinę. Nie wiem, z jaką prędkością się kręci koło, szczerze mówiąc. Trzeba pana Jerzego zapytać, on ma takie różne... Ciekawostki może wiedzieć, nie wiem. To też pewnie zależy od koła, ale może. Tak, ja tutaj jeszcze, bo ja widzę, że tam w środku jest jakiś kawałeczek, z tego jakby. No, tak jakby bardziej zgnieść, żeby nam nie przeszkadzał w poprzednim. Dobra. Obejmujesz tak, jak obejmowałaś. Ja ci zrobiłam tutaj takie delikatne wygłębienie. To wygłębienie. Kciuki. To jest. I w dół. Otwieramy. Tylko nie za szybko, tylko tak jedziesz sobie, tak jedziesz. Ruchem jednostajnym, żeby chodzi o to, żeby wszystkie punkciki po kolei były. Puść na chwileczkę, zobaczymy. Już w dół.